Mija 25 lat, odkąd zaistniała w świadomości, przynajmniej mojej, Galeria Arsenał w Białymstoku, o której dowiedziałam się przypadkiem od artystów, że pojawiło się takie miejsce w Białymstoku, którego wcześniej na mapie sztuki współczesnej polskiej nie było. I bardzo mnie to zaciekawiło, jak to się dzieje, że pojawiły się tam osoby, czy też energia do tego, żeby dać o sobie znać właśnie w dziedzinie sztuki najnowszej, w takiej akcji pozyskiwania najlepszych polskich artystów dla Białego Stoku. Nagle się okazało, że ta niewielka galeria znalazła partnerów w rozmaitych miejscach świata, że potrafi mówić o sztuce wielogłosowo, poprzez głosy rozmaitych artystów, mówić o Polsce i pokazywać polską sztukę w świecie, ale także ją przyjmować. Że potrafi produkować dzieła, że potrafi współpracować z artystą, co jest bardzo trudne i nie każda galeria to umie. No i potem nagle okazało się, że się udało pozyskać pół elektrowni, połowę zabytkowego budynku. Zostałam zaproszona do konkursu na przebudowę, na adaptację. To było już parę lat temu. Ja wciąż mam nadzieję, że ta przebudowa się rozpocznie, bo jest bardzo ciekawy projekt i bardzo otwarty w stronę miasta. Sądzę, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby ta galeria okrzepła w swojej pozycji w Białymstoku przede wszystkim. W tym, że, bo ona ma pozycję w Polsce, a może nie do końca jest jeszcze nadal rozpoznana jako naprawdę ważne miejsce w obszarze miasta. I wyobrażam sobie, że może ten budynek, jeżeli uda się skończyć te przebudowy, te adaptacje w ciągu najbliższej dekady, jeżeli będzie na to budżet, ale też wola. Wola ze strony decydentów, to galeria wejdzie w nowy etap. Drogie koleżanki i droga galerio, składam wam wszystkim wyrazy po pierwsze uszanowania za heroiczną działalność, a po drugie życzenia, abyście nie spoczywały w swoim wysiłku i żebyśmy wszyscy mieli korzyść z waszej działalności.